dalej, że one te takie wypiętrzone. Już tam widać jeden chyba klasztor. 600 metrów mają poziomu morza. Tu gdzieś byliśmy na tych szyflakach, chyba przy tej ulicy. Gdzie ty jechałeś? Już za nim? Nie wiem. Za 100 metrów. Skręć w lewo. Tym telefonem. O, właśnie. To od razu wrzucimy na ten. Na Face'a. Seriami? Dłużej jak tego? Tak? Jak dłużej? Ludzie chodzą. No. To mówiła, że jest zamknięte, to cholera, ona tam idzie. Jeszcze tamtego zwiedzimy i już. Klasztorem. O. Następowało przejście do lepszego świata. Nie,
Daj aparat, dostań. Nie wiem, chcesz zrobić? Profesjonalny, mistrz. Trudno się zwiedza. Jakieś rękodzieło. No tu fajna matematyka. To jest dopiero Biblia. Zmęczeni pod górę. Nie wydaje mi się. Jest największy monastyr. Nie widać, tam jest taka budka i tą budką się wjeżdża tam do klasztorów. Pięknie, pięknie. O to wchodziliśmy, nie? Tak. Dobrze.
mama nie nagrywa. Staniemy na tym. Bo to proszę, to dobrze. Tak? To byś musiał tu postawić kamerę, bo nie chcę tak. No, zamknij pijo. Druty idą tam. No, Saint Stefan. Monastery Saint Stefan. Do niej można było wejść, nie? Tak, tymi wagonikami właśnie dojeżdża się tutaj do klasztoru. Wy byliście tam? Ja tutaj o tej wagonie kiedyś to był, wsiadałem w niego. A tam właśnie nad tą rzeką mieliśmy, rozkładaliśmy się do startu nad meteorami. Stada. To najważniejszy, wow. Ale suflaków. Oj, 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 oj. Jak pogoda? Czy się pani podoba? Ta była ładniejsza. Przystojniejsza. Się tu tyle. O, ta to wygląda jak łoś. Dobre. To przez to się korki robią. Ty, że są dwa stada. Masz ten jak łoś ma takie. Dwa stada. Tam w ogóle to na górze mamy. O, tam go widać. Klasztor. Kalamaki. O, tu jakie fajne drogi. To się kleiło do tej skały. Żart. Jak oni tam wleźli? Minęliśmy Larisę. Zbliżamy się do Platamonas, czyli miejsca naszego punktu zwrotnego przy lotach z Katerini. No i dotarliśmy do wschodniego wybrzeża, które już tam nam na horyzoncie morze majaczy. To jest właśnie już wschodnie wybrzeże. To są najlepsze krewety. Mówił Kostas. Rzadki widok, bo Olimp widać. Jedziemy wzdłuż Olympic Beach. Za chwilę będziemy przy naszym miejscu, obozowisku, które nam służyło tutaj przez kilka lat. Będzie po lewej stronie. Podwiedziliśmy naszego przyjaciela Kostasa, a tu właśnie po lewej mamy... To pewnie wycieczka z Polski? No niekoniecznie. A tutaj mamy nasze startowisko, skąd startowaliśmy. Z tym miejscem wiążemy wiele wspaniałych wspomnień. Ale ładna trawka. Nie? Ładna trawka, tak. Można by było zrobić przy tym drzewie. Hamował. Tak. To jest grzesiołapka. Grzesiołapka. Tak zwana. No i teraz wjeżdżamy tutaj do Katerini Beach. Cały czas jeszcze mamy po prawej Olympic Beach. Dużą plażę zrobioną na olimpiadę. Tutaj będzie za chwilę port, sklep rybny. No i dotarliśmy do miejsca postoju. 19:55. Afrodity 19:55. Dobra, pójdziemy się wypakować. Znamy już to miejsce.